Hej, witajcie w moim najnowszym odcinku z tej strony Władek. Dzisiaj mam dla was kolejny odcinek, gdzie będę malować nie siebie, tylko kogoś. Słuchajcie, i mam nadzieję, że tym odcinkiem będę w stanie zaspokoić wasze zapotrzebowania i prośby z poprzednich odcinków tego typu. Między innymi chcieliście, żebym pomalował kogoś, kto nie ma idealnej cery i chcieliście również, żebym pomalował kogoś, kto po prostu będzie zwykłą dziewczyną, a nie modelką. I mam nadzieję, że dzisiaj mi się właśnie te wasze prośby uda zaspokoić. Prezentuję wam Gosię. Gosia to jest moja koleżanka i razem przejdziemy właśnie od Gosi do eleganckiej damy, więc jeżeli macie ochotę taki odcinek obejrzeć, to zachęcam. Zwłaszcza, że pogadamy dzisiaj o kilku problemach, o kilku filozofiach, na przykład chociażby malowania właśnie cery z niedoskonałości, gdzie podejrzewam, że duża część z was może się ze mną nie do końca zgodzić. I natknąłem się też na jeden mały problem, o którym również będę chciał z wami pogadać, więc jeżeli temat taki was interesuje, to tak jak już wspomniałem przed chwilką, zachęcam was do oglądania dalej. Pierwszą rzeczą, od której zaczęliśmy, to stylizacja. I poprosiłem tutaj również Marcina o pomoc z włosami, bo chcę wam powiedzieć szczerze i otwarcie, żaden makijaż, nawet najbardziej spektakularny, nie będzie miał efektu, jeśli całość nie jest dopieszczona i zadbana. A jako, że chciałem, żeby Gosia czuła się jak najbardziej komfortowo przed kamerą już na samym początku, to stwierdziłem, że właśnie zadbamy o tą otoczkę od jakby startu filmu. W celu przygotowania cery pod makijaż zaczynam od pielęgnacji. Zazwyczaj wycinam ten fragment z filmów, ale dzisiaj postanowiłem go zostawić, dlatego że chciałem podkreślić, że mimo że mamy cerę tłustą i problematyczną, to nigdy nie odpuszczamy sobie pielęgnacji. I moim zdaniem zwłaszcza cera problematyczna i taka trądzikowa, czy tłusta, czy przesuszona, wymaga jeszcze większego skupienia na tej pielęgnacji i jeszcze większej opieki i miłości, żeby później ten makijaż nosił się lepiej i był po prostu też zdrowszy dla skóry. Baza, którą wybrałem, jest matująca, co będzie adekwatne do typu cery, z jakim dzisiaj pracujemy. Pod oczami nakładam najmniejszą cieniuteńką warstewkę kolorowego korektora w celu delikatnej neutralizacji zasinień, co również w przyszłości ułatwi mi po prostu pracę korektorem. Podkład wybrałem o dość mocnym kryciu, natomiast paradoksalnie nakładam go w bardzo, bardzo małej ilości, żeby nie odebrać skórze lekkości i naturalności. I wiem, że w taki sposób nie będę w stanie zakryć całości niedoskonałości, jednak jeśli mnie znacie, jeśli mnie oglądacie od jakiegoś czasu, to wiecie i jakby znacie moje upodobania co do cery, to, że kocham cerę naturalną, lekką, soczystą, zdrową, ale lekką i naturalną przede wszystkim. No i niestety, czasami trzeba się zastanowić i wybrać mniejsze zło. Możemy zrobić szpachlę, możemy nałożyć bardzo grubą warstwę podkładu, ale zwłaszcza na żywo, nie będzie to wyglądało wcale atrakcyjnie, przynajmniej w moich oczach oczywiście. Albo możemy pozwolić, żeby skóra była ujednolicona, ale może nie tak do końca, żeby jednak zachować tą lekkość i naturalność. I tutaj właśnie wydaje mi się, że część z was może się ze mną nie zgodzić i jestem bardzo ciekaw waszej opinii, co waszym zdaniem jest ważniejsze, właśnie ta lekkość, naturalność, czy jednak takie perfekcyjne ujednolicenie twarzy. Dajcie mi koniecznie znać pod spodem w komentarzach. Będę czytać. Przechodzimy do korektora, który aplikuję pod oczami oczywiście, a także na bokach policzków, gdzie właśnie mam najwięcej problemów, by delikatnie jeszcze podnieść poziom krycia. W przypadku cery z niedoskonałościami o wiele bezpieczniejsze jest konturowanie na sucho. Natomiast jeżeli tak jak ja uwielbiacie konturować na mokro, produktami kremowymi, korektorami lub czymkolwiek innym, po prostu zwróćcie uwagę na aplikację i jeżeli używacie pędzelków, starajcie się wykonywać nimi ruchy wklepujące, a nie takie jakby posuwiste, mam nadzieję, że to ma sens to co mówię, żeby po prostu nie przesunąć krycia z twarzy i nie usunąć go z miejsc, gdzie go najbardziej potrzebujemy. Skórę pod oczami postanowiłem przypudrować pudrem z Pathfinder Grad, którego Gosia była bardzo ciekawa. I już miałem zabrać się za pudrowanie całej twarzy, natomiast przypomniałem sobie, że chciałem użyć kremowego różu, więc przerwałem cały proces i właśnie do tego przeszedłem. No a teraz, kiedy już użyłem mojego różu w kremie, możemy przejść do zapudrowania całej buzi. I tutaj znowu chciałem z wami porozmawiać właśnie na temat pudrowania cery z niedoskonałościami. Jeżeli chodzi właśnie o niedoskonałości, możemy je tak bardzo generalizując podzielić na dwa typy. Typy kolorystyczne, gdzie niedoskonałość będzie polegała na tym, że po prostu mamy zaczerwienienie, przebarwienie, zasinienie, czyli że coś, co jest płaskie, a skóra po prostu zmienia swój kolor i to będziemy chcieli korygować.
i niedoskonałości tekstury, czyli że będziemy mieli zgrubienia, uwypuklenia, suchość, blizny, czyli że wszystko, co będzie wpływało na teksturę, na fakturę skóry. Jeżeli chodzi o tą pierwszą kategorię, czyli że kategorię kolorystyczną, to oczywiście korygujemy ją przy pomocy naszych najzwyklejszych kosmetyków kolorowych. To jest w miarę takie, myślę, zrozumiałe. Natomiast jeżeli chodzi o wypukłości, tutaj to jest bardziej podchwytliwe, dlatego że wyobraźmy sobie na przykład pryszcza, który jest zaczerwieniony i wypukły. Nałożymy sobie na niego podkład lub korektor i on już nie będzie czerwony, on będzie, wiecie, idealnie stopiony z kolorem naszej skóry, ale w momencie, kiedy trafi na niego światło, to nieważne jak dobrze jest on zakryty, to światło od razu nam zdradzi całą naszą pracę i ujawni nam to, co próbowaliśmy ukryć. Więc co w takim wypadku możemy zrobić? Im mocniej pudrujemy taką skórę z niedoskonałościami, z nierównościami, tym mniej światło odbija się od takiej skóry, tym bardziej gładko ona wygląda. Więc w teorii problem rozwiązany. Ale tak samo jak rozmawiałem z Wami wcześniej o tym kryciu i o tym budowaniu warstw podkładu, że ja tego nie lubię, że ja wolę, kiedy skóra jest bardziej naturalna, tak samo możemy sobie popatrzeć na ten puder. Im więcej go będzie, tym cięższa będzie skóra, tym będzie bardziej ten makijaż wyglądać makijażowo. Może faktycznie będzie bardziej gładko i te niedoskonałości będą mniej widoczne, ale mimo wszystko, znowu, ja jestem po stronie naturalności i nałożę tego pudru odrobinę mniej. Trudno, że będzie coś widać, trudno, że światło będzie nam ukazywać niedoskonałości. Uważam, że zdrowa, świeża skóra, która wygląda właśnie tak jak tutaj na filmiku, będzie tak czy siak w moich oczach o wiele bardziej atrakcyjna niż idealnie gładka, ale matowa i zaszpachlowana skóra, jaką czasami widuję. Więc taka jest moja filozofia na ten temat. Dołożyłem odrobinę bronzera w kamieniu, wszędzie tam, gdzie konturowałem, po czym postanowiłem jeszcze delikatnie zblendować wszelkie granice właśnie tego bronzera pudrem w kompakcie. W celu rozświetlenia cery użyłem mojej najnowszej ulubionej zabawki z Natasha Denona, czyli że Super Glow, i przeszedłem do brwi. Brwi postanowiłem zaznaczyć dość mocno, żeby pasowały do makijażu oczu, które za chwilę wykonam, plus do rzęs, które będą też dość intensywne. Dodatkowo postanowiłem zaznaczyć je o wiele wyżej niż naturalne włoski, może nie o wiele, ale odrobinę wyżej niż naturalne włoski, po to, żeby właśnie je unieść i delikatnie otworzyć oko. A dlatego, że mamy do czynienia z cerą tłustą, postanowiłem, że utrwalę jeszcze tą kredkę, którą przed chwilą nałożyłem, odrobiną cienia, żeby wszystko po prostu było lepiej zasetowane, po czym uczesałem brwi do góry moim ulubionym żelem z My Secret. Do makijażu oczu wykorzystałem paletkę od Natasha Denona, która się nazywa Gold. To było moje pierwsze użycie. Jestem zakochany swoją drogą, ale użyłem mojej takiej standardowej metody, standardowej filozofii malowania oczu, czyli że dwa odcienie brązu, jeden jaśniejszy, drugi ciemniejszy, plus jakieś rozświetlenie na powiekę. Najlepiej, żeby kolorystycznie i monochromatycznie pasowało mi do czegoś w makijażu lub w stroju. Tym razem skusiłem się, żeby pasowało mi to do kombinezonu, który Gosia ma na sobie. No i właśnie podczas malowania oczu pojawił się ten mały problem, o którym Wam wspomniałem na początku odcinka. Gosia ma bardzo wrażliwe oczy, przez co podczas mojej pracy przy nich w zewnętrznych kącikach zaczęły się zbierać małe łezki, które niestety rozpuszczają makijaż. Jeżeli kiedykolwiek kogoś malowaliście i spotkaliście się z tym problemem, lub jeżeli malujecie siebie i macie ten problem, wiecie, że jest bardzo mało, a właściwie nie ma nic, co moglibyśmy z tym zrobić. Bo nawet jeżeli osuszymy to miejsce i załatamy jakby tą dziurkę, która powstała od tych łezek, to jeżeli te łezki pojawiają się na nowo i na nowo, no to niestety ten makijaż się będzie tam ścierać. Więc ja po pewnym momencie się poddałem, dlatego że te łzy były co chwilę nowe, no i przez to też będziecie mogli zauważyć na filmiku, że ten makijaż w zewnętrznych kącikach nie jest dociągnięty do perfekcji. Natomiast stwierdziłem, że dodam ten filmik tak czy siak, dlatego że chciałem uświadomić i klientom, i makijażystom, którzy być może narzucają za bardzo wygórowane wymagania co do makijażu, to, że coś takiego jest jak najbardziej normalne. Wiem, że jesteśmy przyzwyczajeni przez Instagram, przez sesje zdjęciowe, gazety, telewizję, że makijaż musi wyglądać perfekcyjnie. Nie zdając sobie sprawy tak naprawdę z tego, że to wszystko jest edytowane, wszystkie zdjęcia są przerobione,
na filmie, tak naprawdę w telewizji też albo mamy dobraną odpowiednią osobę, na której ten makijaż ładnie wygląda, albo ten makijaż jest wykonywany pod tą osobę, więc jeżeli na przykład mamy osobę, która będzie nam płakała, no to wtedy nie robimy takiego makijażu, który będzie nam się rozmazywać, czyli że na przykład nie aplikujemy cieni w miejscach, gdzie zbierają się te łzy i pracujemy inaczej, jakby próbujemy to obejść. Natomiast właśnie przez to, jak to wszystko jest prezentowane w telewizji, w mediach, wizerzyści narzucają na siebie bardzo nierealistyczne wymagania, a klienci mają też nierealistyczne wymagania co do makijaży. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że makijaż ma pewne ograniczenia. Makijaż będzie się nosić pewną ilość czasu, a później po prostu przestanie wyglądać dobrze. Że możemy zakryć pewien stopień niedoskonałości, ale zawsze coś będzie widać, jeżeli te niedoskonałości są jakby bardzo mocne, zwłaszcza jeżeli one polegają na teksturze. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nasza cera oddycha, rusza się, marszczy się, że nasza cera wydziela sebum, które rozbija makijaż. Musimy zdawać sobie sprawę, że jedzenie, dotykanie, to wszystko wpływa na trwałość i to wszystko wpływa na to, że ten makijaż niestety nie będzie perfekcyjny. I nawet gwiazdy na czerwonych dywanach, możecie sobie zerknąć na takie zdjęcia z Getty Images, czyli że zdjęcia pobrane jakby prosto od fotografa, które nie były przetworzone, możecie na nich spokojnie zobaczyć, że ich makijaże też nie były perfekcyjne. Że to, co oni wrzucają na swoje media społecznościowe, tak naprawdę nie było nawet bliskie rzeczywistości niestety. To właśnie wytwarza w nas wszystkich jakby nierealistyczne oczekiwania co do makijażu. I chciałbym, żebyśmy po prostu byli tego bardziej świadomi, my jako wizerzyści, jeżeli mnie oglądają jacyś wizerzyści, bo dzięki temu być może będzie wam troszeczkę łatwiej zaakceptować to, że nie jesteście w stanie zrobić czegoś tak samo pięknie, jak widzieliście na zdjęciu u kogoś innego, a także, żebyście i wy wizerzyści rozmawiali z waszymi klientami i żebym ja tutaj innym osobom, które być może będą miały wykonywany makijaż na sobie, też uświadomić to, że mogą pojawić się małe błędy, mogą się pojawić małe niedociągnięcia i to jest jak najbardziej normalne. Takie jest życie i nie żyjemy na zdjęciu, tylko w realnym świecie i niestety poddajemy się niektórym prawom, które w tym realnym świecie panują. Dobra, mówiłem za dużo o makijażu oczu, zaaplikowałem w międzyczasie, jak widzieliście pewnie już, tusz i rzęsy. Jeżeli chodzi o malowanie ust, zacząłem od takiej czekoladowej konturówki z Golden Rose. Przy okazji chciałem dość mocno powiększyć usta. Na początku ten kolor będzie dość ciemny, ale później będę używać jaśniejszych produktów, żeby te usta delikatnie rozjaśnić. Używam tutaj teraz jaśniejszej szminki, po czym używam jeszcze jaśniejszego błyszczyku, żeby stworzyć taki w miarę trójwymiarowy efekt, ale usta, jak widzicie, są bardzo nude. No i w ten sposób doszliśmy do końca makijażu. I tak, jeżeli zapomnieliście, Gosia została przekształcona z naturalnej ślicznotki w elegancką damę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, pamiętajcie o stawieniu łapek do góry, subskrypcji kanału, jeżeli chcecie oglądać takich filmików więcej. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiaj i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku.